Dzień dobry, dobry wieczór Państwu, z tej strony Guti. Dzisiaj kilka słów o książce autorstwa Janusza Andrzeja Zajdla pod tytułem Paradyzja. Paradyzja ma troszeczkę inne miejsce w moim zestawieniu, ponieważ tę książkę już kiedyś czytałem kilka lat temu, więc moje wrażenia, które dzisiaj przedstawiam, być może nie są tak świeże jak w przypadku innych filmików. A dlaczego czytam tę książkę po raz drugi, to wyjaśnię Państwu pod koniec filmiku. Jeżeli Państwo czytają Fantastykę, to zapewne nazwisko pana Zajdla obiło się Wam o uszy, ponieważ Nagroda Zajdla, czyli Nagroda Polskiego Fandomu, z Polkonem, to właśnie jest na cześć autora Paradyzji, ponieważ ta nagroda została nadana po raz pierwszy w roku 1984 i właśnie pierwszym laureatem tej nagrody był Andrzej Zajdel właśnie za Paradyzję, a już w 1985 niestety zmarł i środowisko uznało, że ta nagroda będzie nosić imię właśnie zajdla. Książka ta została napisana, przynajmniej tak w tekście się znajduje pod koniec, na końcu koniec tekstu w roku 81-82 w Warszawie. To, co jeszcze warto wspomnieć o paradyzji, to że powstał na jej podstawie spektakl teatru telewizji, premiera była w roku 1987. I jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć, to oczywiście jak najbardziej zachęcam, przy czym należy zwrócić uwagę i pamiętać. O tym, że to jest raczej skromna produkcja, czemu raczej no, nie, nie trzeba się dziwić. Tak, To, to rok 87. Ale przejdźmy do zarysu fabuły. Rinach, dziennikarz, chce napisać reportaż o mieszkańcach tajemniczej sztucznej planety Paradyzji. Chce przybliżyć ich życie mieszkańcom Ziemi, ponieważ Paradyzja jest osnutą tajemnicą, a Ziemianie prowadzą tylko z nią handel na takiej platformie orbitalnej, która jest. Portem przeładunkowym, więc tam niewiele osób dociera właśnie na samą paradyzję, tylko statki docierają na ten taki punkt pośredni, i tam odbywa się wymiana, i wracają stamtąd. I właśnie Rinach dociera właśnie do tej paradyzji, dostał pozwolenie, żeby tam przebywać na potrzeby tego materiału, na potrzeby tego reportażu, który chce napisać. I już przy pierwszym zetknięciu właśnie z paradyzjczykami zauważa, że coś jest nie tak. Przejdźmy teraz do plusów. To, co jest dla mnie ważne i być może już Państwo wiedzą, że zazwyczaj to podkreślam, jest to, że ta książka zawiera przesłanie. Kolejnym punktem jest to, że jest tajemnica, którą poznajemy razem z bohaterem. Jest to także science fiction socjologiczna. Przedstawia pewną utopię, ponieważ życie na Paradyzji w związku ze specyficznymi warunkami do życia jest też właśnie poddane szczególnym zasadom. I ja też jakoś tak bardzo lubię zagłębiać się w tą science fiction socjologiczną, zawsze to jest jakiś taki dla mnie pole do rozmyślań. To można uznać to, że to jest minus, ale dla mnie moim zdaniem to jest plus. Sama książka nie jest zbyt długa, a opisy właśnie tutaj w Paradyzji są, opisy mieszkańców planety są bardzo skromne, takie lapidarne. Ale one właśnie tutaj pasują, bo ten świat jest, jak jest nawet wspomniane w książce, wizualnie monotonny i ubogi. Plusem także jest to, że książka się czyta szybko i sprawnie. Wpływa to na to chociażby to, że akcja jest jednowątkowa, mamy niewielu bohaterów, więc tutaj trudno się w tym wszystkim pogubić. Chociaż nieco się gubimy, ale gubimy się w taki sposób, tak jak bohater, czyli mamy poczucie zagubienia w tym nowym świecie. Bardzo ciekawe jest także to, że możemy. Obserwować zmianę podejścia głównego bohatera do spraw paradyzji, wraz z tym, jak się rozwija akcja, i wraz z tym, jak on zdobywa kolejne informacje o tym świecie. Także następuje tutaj pewna zmiana narracji nie jest ona monotonna taka, więc, więc to także na plus. Tutaj dosyć ważny element to jest to, że ta książka i posługuje się aluzją. Nie będę tego tematu dalej rozwijać, on jest tam w książce także nieco wyjaśniony, jest mocno wpisany, ale to też jest dla mnie plus taki kolejny smaczek, który ja zauważam i dla mnie jest cechą pozytywną. I teraz tak, jeszcze taki może ostatni plus, ale on jest tak, jakby nieco na uboczu, mianowicie chodzi mi o to, że z historycznego punktu widzenia mamy rok 81-82. To jeżeli Państwo przeczytają tę książkę, to można zauważyć, że jednak no, wymagało to pewnej odwagi, żeby ten tekst powstał. Oczywiście nie było się także bez, bez minusów. Tutaj, oczywiście także zależy to od gustów czytelniczych, jak? jak zresztą bardzo często. Po pierwsze, jeżeli ktoś spodziewa się wiele akcji, wiele wydarzeń w trakcie tej książki, tej przygody, no to muszę tutaj powiedzieć, że no raczej taka osoba się zawiedzie, ponieważ dominuje w tej książce dialog, to jest taka raczej główna forma, która tutaj występuje, także dialog wewnętrzny, jakieś wspomnienia, jakieś historii i taki dialog właśnie z innymi osobami i Tutaj raczej autor nastawiał się na pokazanie pewnej myśli zawartej w tej powieści, a nie starał się stworzyć takiej atrakcyjnej akcji, takiej wyładowanej akcji. Tak? To raczej było na pocznym torze. I oczywiście, jeżeli chcemy szukać mocno jakichś takich niekonsekwencji, to znajdziemy parę, do których można się przyczepić w zachowaniu bohaterów i przez to to zachowanie może się wydać średniowarygodne, ale to już tak naprawdę trzeba się mocno czepiać. Podsumowując, historia ta jest prosta, krótka, ale uważam, że jest to książka warta przeczytania, jeżeli Państwo oczywiście cenicie sobie science fiction socjologiczną. Ja przyznam się szczerze, że jak sięgam pamięcią do chwili, kiedy po raz pierwszy przeczytałem tę książkę, to ta książka mi się podobała, ale wtedy jakoś niedawno czytałem też Siedem Światów, Heine Urszuli Leguin i miałam wrażenie, że gdzieś tam w którejś z tych książek pani Urszuli była podobna sytuacja, więc w związku z tym jakoś ta książka mi może tak nie, nie zaskoczyła. I przez to może też jej troszeczkę nie doceniłem, ale no nie wiem, czy pan zajder miał okazję właśnie to zapoznać się z, z tymi książkami, żeby czerpać z nich, ale wtedy mi się wydawało, że jest to takie dosyć podobne, więc, um, więc ta książka jakoś takiego szczególnego miejsca w pamięci nie zagrzała. I cóż, jeszcze w podsumowaniu chciałem powiedzieć to, że troszeczkę nieco zastanawiam się i żałuję, że właśnie pan zajder jest tak. Słabo rozpoznawalne, albo może nie tak rozpoznawalne, jak chociażby pan Sapkowski czy pan Lem, co można chociażby sprawdzić na podstawie wydań książek. Także niewiele jest wydań książek pana Zajdla. I w zasadzie to jest koniec podsumowania, ale tu jeszcze chciałem powiedzieć kilka słów właśnie odnośnie tej historii, której wspomniałem na początku, ponieważ ta książka, którą posiadam, jest książką, którą pożyczyłem od mojego dobrego kolegi no i parę miesięcy temu dzwoniliśmy się, daje mu znać, że w zasadzie no, przeczytałem tę książkę już dosyć długo, zwlekam z oddaniem. Więc jeżeli mógłbym podać mi jakiś adres, to ja chętnie mu tę książkę odeślę. Przy czym on zaznaczył, że wychodzi z takiego założenia, że dla niego ważne jest to, żeby książka była czytana. Więc powiedział mi, że jeżeli masz okazję komuś oddać, ktoś jest zainteresowany, to spoko, to, to śmiało możesz to zrobić. Więc tutaj ja sobie postaram w opisie wrzucić jakiegoś maila i czekam na jakąś informację, że ktoś by był zainteresowany. Myślę, że tam się dalej sprawa potoczy. Ja wyślę tam w dogodny sposób tę książkę. Przy czym oczywiście jest taka, taka prośba, taka dżentelmeńska mowa, tak nazwijmy, bo i tak nikt tego nie będzie sprawdzać, że jeżeli ktoś z Państwa przeczyta tę książkę, to też bym prosił, żeby ta książka dalej wędrowała i mogła cieszyć innych czytelników. Jeżeli dostanę jakąś informację, to też napiszę pod opis pod filmem, zmienię, że już... Proszę nie pisać, że już mamy tutaj pewną osobę. No i cóż, i w zasadzie to tyle. Także dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia.